Wojtek, to my idziemy. Co sądzisz o jednodniowym rajdzie krakowskim? Ja myślę, że to jest dobry pomysł, bo 9 rajdów w Mistrzostwach Polskich to jest nieco za dużo. Jaka jest sytuacja z zebraniem sponsorów? Jak ciężka, to wszyscy wiedzą. Tych samochodów WRC jest bardzo mało w Mistrzostwach Polskich w tym roku, przynajmniej na razie. Więc pomysł rozegrania rajdu w jeden dzień z ilością 150 km odcinków specjalnych jest bardzo dobry, bo tak naprawdę nie ma co tutaj rozkładać na dwa dni, więc pochwalam ten pomysł. A jak trasa podoba się tegoroczna? No, trasa jest taka sama jak w roku ubiegłym. Cały rajd krakowski w tym roku to jest pętla drugiego dnia z roku poprzedniego, więc odcinki wokół Suchej Beskidzkiej i wokół Lanskorony, no bardzo nierówne OS-y, miejscami szybkie. Lubię ten rajd, lubię rajd krakowski. Na pewno będzie to trudny rajd, jest wiele jeszcze brudu na drodze, będzie na pewno ślisko, także no, zapowiadają się nie lada atrakcje. A co sądzisz o przeciwnikach, szczególnie o Leszku w nowym samochodzie? No, gratuluję Leszkowi, że pozyskał taki samochód na ten sezon. Na pewno Peugeot jest szybkim samochodem, ale myślę, że nie będziemy łatwym orzechem do zgryzienia i postaramy się jechać jak najszybciej. Ja jeszcze rajdu krakowskiego nigdy nie wygrałem, także ten głód zwycięstwa na tym rajdzie jest duży. Mamy tutaj wielu kibiców. Mam nadzieję, że sprawimy i ja, i Leszek im wielką ucztę i będzie na co popatrzeć i ścigać się będziemy do końca. Myślę, że będzie dobrze przygotowany. Warunki na razie są dobre, jest sucho. Auto wymaga zupełnie innych nastawów niż na rajdzie zimowym, także w tej chwili jesteśmy w trakcie. Jestem optymistą. Co będzie, gdy spadnie deszcz? Założymy opony na deszcz. No, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się tutaj przymierzyć do takiego zawieszenia na mokre warunki. No, uczę się, cały czas się uczę tego auta. Myślę, że ta nauka idzie dość szybko. Thank you.
czeka na drugą stronę, bo się boję, czy to będzie jakieś festiwal. Zobaczcie, jak poleci. Raz.